Kobiety będą zadowolone. To dobrze. Przynajmniej jakiś plus mały. Budowniczy jeszcze leczeniem tej. Już wszyscy są nareperowani. Oprócz psa. Co jest z tapią? A tapia też już została zreperowana. To już możemy pootwierać. Ta dwójka jak skończy, to się spróbuje zająć psem. Co tam się dzieje? Ktoś się może załamać. Ale to się po prostu dzieje powoli, staje się po prostu standardem. Rzeczywiście nie jest dobre. Oj, tu jest dosyć dużo. Dziwny jest ten dźwięk psa, po prostu jakby chciał się rzucić na kogoś. To tak włączmy. Co? Poszedł biegać. To jest do zabrania. Zepsuje się za dwa dni. Gdzie jest drugi pies? Gdzie się podział? Jak kliknę psa dwa razy, to się drugi zaznaczy? Tak. Co jest z tym? Dalej jest złamany? Złamanie. Nareperuj psa. Nie może. Ranny. Czemu nie można? Przecież ma ustawiony lek. A, moment. Ten ma. Ten też ma. Więc czemu nie można? Nie rozumiem tego zbytnio. Tapia już wydobrzała. Zaczyna... Dobre danie przygotowywać. Dobre, dobrych już nie chcę. Zaczyna przygotowywać w ogóle dania. Ryż troszkę urosł, ale to jeszcze nie jest tak, jak być powinno. Co ona poszła robić? Poszła sadzić coś? Oglądać chmury. Teraz z tymi co? Czy uda się w końcu ich przekabacić? Ponieważ nikogo tu zrekrutować nie mogę i to jest problem. Ale widzę, że jeśli chodzi o prąd, to już jakoś się to wyrównało. Co by kurczę z nimi zrobić? Się wszystko posadziło. Chyba zbuduję jeszcze jedną po prostu taką warstwę stołów do upraw. Może w tą stronę bym się po prostu rozszerzył. Ciężko powiedzieć. Czy tutaj zostały zwykłe? Tak, gotuj proste danie zostało. Czemu psa kurczę nie można? Ten tresowanie włączone ma. A, i niech ktoś w końcu zajmie się tym trupem. Zdejmij. I przeniesie tam, gdzie trzeba, ponieważ leży po prostu u wejścia i przeszkadza tylko. A tutaj trzeba ustawić broń. Skład ważny. Jest broń. A, ci skończyli dyżur. Wszystkich tam pozalepiali. Jeśli chodzi o jedzenie, jest mało, jest tylko 10 sztuk. A tu już po prostu za chwilę kończy się żarcie. Może udadzą się jeszcze zbiory, zobaczymy. O, tej kukurydzy nie skasowałem. Kasujemy to pole. Siano jak najbardziej. Drewno jeszcze się przyda. Ewidentnie mam za mało żarcia. Nie na tyle osób. To jeszcze osoby, które tak naprawdę niczego nie robią. Zobaczmy, więzień. Wszyscy mają tą próbę rekrut... A, ten miał źle ustawiony. Tego te apteczki stąd poszły. To zablokujmy. Że przez przypadek po prostu gdzieś nie były używane. Tą też tu zablokujmy. No i to jest taki po prostu mój zapas mięsa na czwartą godzinę. I mam nadzieję, że nie będę go musiał zużywać. Budowniczy śpi. Spiderka. Coś tam ogląda. Jak jest z łóżkami? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć właściwie. Kto tu śpi? Senra i budowniczy. Dziś jeszcze Senra ma łóżko przypisane? Nie, śpią razem, okej. Okay. Jeśli chodzi o łóżka, to jest jeszcze w porządku. Nie braknie. Tylko tak, czym oni się teraz zajmują? Ta z kimś rozmawia. W takim wypadku zużyjemy ją do
transportu metalu. Ponieważ trzeba to zamknąć tutaj, ponieważ to się robi niebezpieczne. Więc niech zaniesie to na miejsce. Nawet tutaj mogę ją przerwać. Wystarczy. I został ostatni fragment, to niech sobie jeszcze leży. Na chwilę obecną uranu nie potrzebuję. I to już będzie koniec. Jest. To w takim wypadku weźmiemy teraz ją i zbudujemy ścianę, ale nie z piaskowca, tylko w sumie z metalu. Metal tu leży na granicy. Czemu go nie wykorzystać? Ej, wracaj pani. O, zamknięte, jest ok. A mój budowniczy? Górnik gdzieś tam goni, sadzi. Dobra, niech posadzą te drzewa i będzie spokój. To może ja to na razie wyłączę. By się skoncentrowali na innej robocie. Gdzie zasuwa? Kurde, jak mały samochodzik. Kopie sprasowane żelazo tutaj. A już wrócił. Próbuję rekrutować Bizarda. Trzeba zwiększyć priorytet tych woźnych. A nie, woźny to przełącza. Dobrze mówię? Tak, urządzenia tylko włącza. Natomiast strażnicy zajmują się pilnowaniem i karmieniem tubylców. Myśliwy nie chce, budowniczy jest jeden. Właściwie nawet dwóch. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Tylko nikt nie czyści, mimo tego, że mają dosyć wysoko ten priorytet z czyszczeniem ustawiony. A, karmi psa. To już wiem, gdzie mięso ucieka. Trening. 5, 6. O! To już za chwilę psy zaczną nosić. A jak z tym sianem? Siano. 56% wzrosło. Pasze dla zwierząt jest zawieszone. Odwieszamy to. Oj, cały czas wszyscy mają rozwalone gacie. Niedożywienie, niedożywienie. No, ktoś by może zaczął ich karmić. Ten nie może, górnik. Zdejmij, to nie, jak najbardziej nie. Spiderka. Nieproste danie. Czemu nie mogą? Chyba, że oni są nakarmieni. Zaraz zobaczmy tutaj. Sytość. A, są najedzeni. Wszyscy sprawdźmy to. No, ta jeszcze tak. Nie do końca, ale zobaczymy, pewnie ktoś jej zaraz żarcie przyniesie. Nie podoba mi się dźwięk tych psów, bo on jest po prostu taki, jakby one kogoś atakowały. Czy tam ktoś je. Przecież ja wbudowałem te pojemniki. Dobrze, to już pójdźmy po całości. Strusia. Mam wystarczającą ilość. Pies tutaj śpi. Kto jest twoim panem? Piesku. Jack. Gdzie mieszka Jack? Tutaj. W takim wypadku łóżko ze strusia tutaj, a drugi pies jest tutaj. Ja z tego co pamiętam, też po prostu wyżerały mi surowce w postaci tych roślinek. Senra. Drugi pan to Senra. Meble. Strambo. Może nie będę sprzedawał, bo może być dużo warte. Ze skóry, ok. Senra jest tu, więc tu jest drugie. Budowniczy co robi? Próbuję rekrutować. Zostawmy to, zajmij się tym. Żeby te psy po prostu miały legowisko, bo i tak będę w końcu chciał je wbudować. Drugie jest tu. Już jest. Teraz psa się niestety obudzić nie da. O, zaczęli w końcu zbierać. To super, to oznacza, że będę mieć trochę żarcia w zapasie. Jak na razie ile jest 12, a tu jeszcze jest dycha, 20 sztuk. Zresztą tutaj widać.
23, tak 50 jak będę mieć, to jest taka bezpieczna granica. Ponieważ też tych kolonistów trzeba tutaj, kolonistów, więźniów trzeba karmić. Czemu nikt tego nie czyści? Kojące fale zanikają, praca. Sprzątacze mam masę. Trekarze też są dosyć dobrze ustawieni. No niestety, nikt się tym nie chce zająć. Ja tą broń muszę też przenieść. Ktoś tu lata w okolicy? A, to jest więzienny. Pytanie czemu? Chyba przez to tu. Czy tapia może budować? Nie może, ponieważ nie ma z czego. Co ona weźmie? Dobrze, bierze tego z piaskowca. Trzeba to zabudować, ponieważ jedno łóżko jest zajęte. Dobra, tapia zrobiła co miała zrobić. Teraz zajmij się pracą. No, gdzieś poleciała. Ćwiartuje stworzenie. Kogo? Szczura, okej. Okay. Ktoś wstał? Ta wstała. Potrzebne materiały. Tu jest... jednej sztuki cegły z piaskowca. Co to jest? Cegła z marmuru. Gdzie ten to zużył? Senra, zajmij się. Po co biegnie? Piaskowiec, okej. Okay. Czyli z tego piaskowca już będzie wystarczająca ilość. Zajmij się pracą. Zobaczmy teraz, co się z tym dzieje. Po drodze jest łóżko. Jeszcze brakuje. Ale myślę, że on teraz proste danie. Dobra, nie zje. Gra w podkowy. Zajmij się cięciem. Niech będzie im armor. Przyda się w końcu. Wycina kamienne cegły. Co tym razem? Też to. Ale za chwilę zostanie tylko marmur do pobrania, więc nie będzie różnicy, co na co chce zebrać. No i tak, teraz marmur. Tfu, nie marmur, tylko ten piaskowiec. Czepiłem się tego marmuru. Wycina. No, Jack poniósł. Co się stało? Co się zaraz może załamać? Budowniczy. Jak tam z jego potrzebami? Niskie oczekiwania. Żon nudysta, brzydkie otoczenie, lekko boli, znieważony. Ubranie, zwłoki. Zwłoki są problemem. Nocny Marek. O, kolejny. Nie lubię pracować w ciągu dnia. Budowniczy. Proszę, będziesz pracować na drugą zmianę. Właściwie to jest... bardziej tutaj. Ten, czy dzień zaczyna się od 8 czy od 16? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem godzin. Okej. Okay. To od kolejnego dnia, nocny Marku, będziesz w nocy pracować. Broń jedna przyniesiona. Trambo tutaj sobie leży. Jack, co robi? Próbuj rekrutować Willa. Ekwipuj, znaczy ekwipuj. Przenieść nie może, zapomniałem, że nie może przenosić. Zabiera wyposażenie ludzkie mięso. Psa będzie chyba szkolić. Tak. Sierra kończy. Budowniczy co jest? Górnik. Zbiera ryż. Zajmij się pracą. To jest najważniejsze. I... okej. Okay. To już nie jest więzienny. A tutaj powstanie kolejne i... będzie w końcu porządek. To można przenieść gdzie indziej. Tutaj ustawimy jedno łóżko. A te gdzieś tu. Tak po prostu, żeby przejście było między nimi. Tu jest 19 też. Strasznie długo to buduje. Jack, to nie jest co prawda budowniczy. Jak z żarciem? 26, to na bieżąco jest to zużywane. Czemuż ja, kurczę, nie mogę ich zrekrutować? No.
Jest czterech więźniów, a jest wielki problem. I tutaj trzeba jeszcze to zablokować. Jest kolejne bardzo wygodne łoże. Ile mam jeszcze złota? Wygląda jakby niczego już nie ma. A przecież 140 już zaniósł. Jak to możliwe? Już wiem, jak to jest możliwe. Tutaj leży reszta. Pasowałoby jeszcze jedno. Przenieść ten stół gdzie? Właściwie to gdziekolwiek. Proszę, macie tutaj drugi stół. I stołek jeszcze do tego był. Stołek tu. To przeniesie. Spajderka co robi? Plon są dla mnie ważne, więc niech zostawi. Jak tam przeszkolenie psów? Ten ma 8 na... O, super, 8 na 8. 6 na 8. To oznacza, że ten już będzie co jakiś czas coś tam nosić. Aż zechce się przypadać. O, jest, właśnie. To jest super właśnie w tych psach. Że one odciążają kolonistów. Ten pies co jakiś czas po prostu... Kurczę, on działa lepiej niż myślałem. Jak najbardziej jest warty tej kasy, którą na niego wydałem. O, w końcu zaczęły te psy spać tam, gdzie powinny. Czyli jeśli chodzi o... Co jest? Znowu te same problemy. Jedna osoba bezczynna. Budowniczy. Czemu? Przechadza się. Zupełnie jakby nie miał czego robić. Budowniczy. Sprzątacz. Sprzątacz. Czemu tego nie sprzątają? Przecież tu jest straszny syf. Brak dojścia. Brak dojścia. Coś tu jest kurde nie halo. Czemu dla niego jest brak dojścia? A, Pokémon tu się zabudował. Udany jesteś. Pułapka po prostu. Dla nich na razie zostanie jak jest. Przy okazji... Gacie zabierz. No skubaniec, żeby się zabudować w środku. Naprawdę sprytnie. To tak, przenieś stół. Przenieś stół. Przenieś stołek. Czemu jest zajmij się pracą nad taboret? Kiedy ja ten chciałem po prostu przenieść. Mój budowniczy jest tu. Plan. O, kurde, nie rozumiem tego. Dobra, wbuduję jeden taboret tam, palichu. A jednak zrobił, co ma zrobić. No i teraz już chyba ostatnie łoże dla moich kolonistów. Meble. Może z pieskowca. Proszę, panie budowniczy. Zajmij się robotą, wać pan. Leciał po złoto. O, tego złota mam więcej niż potrzebowałem. Próbuję rekrutować, a tego nie może, ponieważ brakuje surowców. Zajmij się czyszczeniem. Tylko jedno? Mam 4 osoby i kurczę, nic z tego nie wynika. Praca sprzątaczem jest tak, że... Budowniczy jest sprzątaczem. Muszę zdjąć z niego coś. Strażnik 2. Spajderka po prostu niech przy tym lata. Tylko co Spajderka ma oprócz tego, jeśli chodzi o zajęcia? Ma także rolnika. No to jest blisko. Naukowca ma, ale nie ma na razie gdzie wynajdywać. Tu jest stół, ale... Stoi na razie. A ten poleciał budować w końcu. Już tutaj tą warstwę. O, to już zaczyna powstawać. Super. No i zaczęło się. Co tym razem? Blizzard. Znowu. Ten Blizzard jest po prostu niebezpieczny. Zaczęli się bić. Niech się tłuką, przynajmniej mi się wyszkoli mój lekarz.
nie o to powinno chodzić, no ale... Bezerk. No niestety w szale jest. Padł w szał. Kolonista sobie śpi, a ten tłucze. Ale nie za bardzo mi na nich zależy, szczerze powiedziawszy. Ale psa tym już nie atakuje. Ciekawe, czy pies ma na nich jakieś dobrotliwe działanie. Współdzieliłem sypialnię. Głodujący? Zajmij się rozmawianiem. Czemu żarcie nie donoszą? Głodujący. Tu jest, zajmij się karmieniem i leczeniem. Karmieniem. Jack także był lekarzem. A, Spiderka, musi z tego zejść. Ty się zajmij leczeniem. Jest dalej zarezerwowana, to muszę poczekać. Karmi, to ją zostawimy. Zajmij się leczeniem i teraz. A czy ta może kogoś nakarmić? Zajmij się czyszczeniem gruz skalnych, nie za bardzo. Brud. Za dużo obowiązków, a za mało kolonistów, dlatego tak się dzieje. A, tutaj jeszcze muszę dobudować energię i brakujący jeden element. Jak z prądem? Z prądem jest ok. A to oznacza, że mogę włączyć stół do badań. To kogo tłuczę? Ci się biją. Próbuję rekrutować. Ile to w ogóle, jeśli chodzi o szanse? A, właśnie, jak tam jej umiejętności w tym zakresie? Społeczne ma 5. Wprawiony amator. 2, 4, 7, 6. Zobaczymy, czy coś się tu zmienia. Ci się tutaj tłuką. Tam wymaga leczenia, tylko nie chcę na razie do niego podchodzić. O, wzrasta. Ale to pasowałoby kogoś, kto ma ku temu jakąś żyłkę. Medycyna, ok. Ktoś ma? No niestety nie. Społeczne 5. Jack, kurde, Jack jest strasznie wolny. W razie zostanie jak jest. No, ta zobaczyła. O, pies przebiegł i ten nie zareagował. Weź do niewoli Willa. A ten gdzie biegnie? Tylko spróbuje zaatakować. No, to był twój błąd, mistrzu. Walcz wręcz. Walcz wręcz. Walcz wręcz. A ty... Weź tego. Dobra, padł. Weź do niewoli. A was zwalniamy. Niedobrze. Ile zostało jeszcze u Tejran? Trochę zostało. Zajmij się leczeniem. A budowniczy gdzie jest? Budowniczy odpoczywa, no niestety muszę cię poderwać. Zajmij się leczeniem. Tapia też obrywała. Mamy łóżka szpitalne? Mamy, które jednak szpitalnymi nie są. Więc je zmieńmy. Ta jest na służbie, więc ją także trzeba zwolnić. Zajmij się naprawianiem nadajnik. Czemu, kurczę, ich nie mogę karmić? To jest właśnie zagadka. Jak z żarciem? 50 sztuk mam. O, to już jest dobrze. To na razie to zawieszamy. O, karmi, okej. Okay. Czyli po prostu jeśli chodzi o żarcie, to tam zaraz coś zawsze doniesie. Więzień. Jest rozmowa, rekrutacja. Powinna dostawać żarcie. Charakter. Mnie interesują potrzeby. No kurde, sytość jest na minimum. Czemu ona nie chce jeść? Głodująca. Czemu?
By nie było sytuacji, że mi ktoś zdycha z głodu. Tutaj zrobimy skład. Właściwie może nie. No niech będzie tak daleko, ok. Tutaj będę trzymać kartofle, ryż. Jest to krytyczne. I będzie to surowe jedzenie w postaci ryżu. Ryż. Ok, kto tu jeszcze jest teraz chodzący? Tapie na razie pożyczymy, przynajmniej na chwilę. A, ona nie może. Spiderkę wypożyczymy. Zajmij się transportem ryżu. I teraz kolnicka w razie potrzeby się tym zajmie. Czy ona może teraz karmić? Innych może... Tego kurczę nie... Nie rozumiem tego. Jack się zajął leczeniem. A jak z tą? Ta jest pospawana. Ten też. Ten akurat jest w trakcie. A ta jest kurde głodna i... Tego właśnie nie pojmuję. Czemu ona jest głodna? O, pies donosi. 47 jedzenia. Może uznajmy, że 50 to jest taki bezpieczny zakres. I lepiej go nie ruszać. A jak tam siano? Jeszcze nie wyrosło do końca. A tutaj budują. A ten tu dziabie trochę skały. To może niech najpierw to tutaj zrobił. Czy on tam biegnie? Tak. No i super. Tylko, że to nie jest... To jest srebro. Coś mi się namieszało, że to jest do żelaza. Czy żelazo. A to są pieniądze. Skończył. Jeszcze się świeci do tyłu. Przenieść to srebro. Wow, ale to ze srebrem to tak było, że wszystko na raz. Srebro jest. Teraz tu jest nadajnik. I chyba wszystko jest w zasięgu nadajnika. A, ta w końcu zaczęła jeść, tylko że nie będzie nas zadowolona, że jadła surowe, ale przynajmniej teraz je. Czyli cel został osiągnięty, choć nadal nie pojmuję czemu. Czemu nikt jej nie karmi? To jest zagadka. Widzę, że koloniści już biegają coraz dalej. Czyli budują to tą strefę, o której mówiłem. A ten tutaj co robi? Tu są płytki, ale nie tak jakbym chciał. Łupkowe. Z czym on tam biegnie? Z metalem. Weź tą kurtkę. Jeszcze można ją wziąć, bo za chwilę wszystko tutaj rozpadnie. O, kapsuły transportowe. Gdzie? O, pod samą osadą. Co to jest? Wełna z alpaki. Co z tego można zrobić? Niesamowicie miękka wełna z alpaki. Ciekawe, czy to jest też jako skóra. Zaraz się dowiem. Jak koloniści nie zbiorą, to pies to zaniesie. Gdzie on biegnie? Aha, buduje dalej mury. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają pion. Budujemy obronę. Dzięki temu wszyscy, którzy będą chcieli tu dojść, będą musieli po prostu tędy przejść. To trzeba po prostu jak najszybciej skończyć. Pobieg do domu, a jak już biegnie, to niech zawsze przy okazji zabierze jakiś grat. Tu jest wszystko już podbierane, czyli zostało jeszcze to. Koszula, o, coś niedobrego. Załamania. Te załamania już następują już u moich kolonistów bardzo, bardzo rzadko. To tak, tą dwójkę trzeba wysiedlić. But oraz Senra. I oni będą teraz mieszkać tu. But oraz Senra. Wymieniłem wam łóżko na większe i
przestronniejszy. A to w takim wypadku można rzucić kolonistą. Znaczy więźniem, nie kolonistą. To przenieśmy gdzie indziej. A zamiast tamtego walnie się to lepsze. O, psy donoszą. Te psy są naprawdę, naprawdę zajebiste. No, to chyba tyle, bo już widzę, że godzinę nagrywam, więc w kolejnym odcinku dalsza część. Kurde, może w końcu to się za ten brud zabierze. Myślę, że źle to ustawiłem priorytety. Jak jest za dużo jedynek, to oni się zajmują całkiem inną robotą niż powinni. Muszę to po prostu jakoś inaczej ustawić. Więc to na tyle. Pozdrawiam.